Już dzisiaj rozpoczynają się Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Wszyscy doskonale znamy naszych siatkarzy, piłkarzy czy tenisistów. Zobaczymy, czy wiedza na temat lekkoatletów jest równie dobra. Dodatkowo wyślemy na olimpiadę kilka znanych lokalnych nazwisk. Sprawdźcie jakich. Właśnie rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie. Wie pan coś na ten temat? Tak, trochę się interesuję sportem. Wiem, że 7, czyli za 2 dni, będziemy grali i w siatkę, i w piłkę ręczną. Pierwszy mecz będzie z Egiptem w siatkówkę, natomiast w piłkę ręczną Polska-Brazylia. Myślę, że wygramy. A jeżeli chodzi o naszych lekkoatletów i tych, którzy są z naszego regionu, którzy tam pojechali? Ojeny, jestem z Poznania, tutaj na wakacjach, także nie orientuję się, kto jest z Łomży. No ale na pewno będę kibicował. Czyli czy myśli pan, że Piotr Kłys w skoku o tyczce ma szansę na podium? Myślę, że na pewno jest taka szansa. No dobra, jeszcze wiemy, że Justynę Korytkowską, która jest teraz po kontuzji, ma w sztafecie zastąpić Agnieszka Muzyk. Ojej, wiesz coś na ten temat? Nie. Nic mi nie mówią nazwiska obu pań, także... No, ale to są dosyć chyba młodzi zawodnicy. Bardzo. Rozpoczęły się teraz Igrzyska Olimpijskie, wiecie coś na ten temat? Rozpoczęły się dzisiaj, z tego co wiemy. Dokładnie. Czy zna pan kogoś od nas z regionu, kto bierze udział w tych igrzyskach? Nie, przyznam szczerze, nie. To może podpowiemy. Czy myśli pan, że pani Marta Kosakowska ma szansę na zdobycie podium w biegu z przeszkodami? Myślę, że tak. Jeżeli tam jest, na pewno będzie starała się robić to jak najlepiej. Mamy jeszcze Krzysztofa Kozickiego, który bierze udział w pięcioboju. Czy tu też mamy szansę na podium? Sądzę, że tak. Czyli wszystko będzie u nas dobrze, tak? Wrócimy z medalami. Mamy kciuki, kibicujemy ostro. Wiesz coś na temat Igrzysk Olimpijskich, które się dzisiaj rozpoczynają? No, wiem tylko, że w Rio są, no. Bo tak więcej to się nie interesuje, tak? To tyle. Czyli osoby, które pojechały z naszego regionu, nie kojarzysz? Nie kojarzę. Dobra, a czy uważasz, że Krzysztof Kozicki z naszego regionu właśnie ma szansę na zdobycie podium w pięcioboju? No, zawsze ma. Według mnie tak. Dobra, a Marta Kosakowska, bo ona bierze udział w biegu z przeszkodami? Też, ja jestem optymistycznie nastawiony, to może tak. Czyli wrócimy z medalami? Tak. Zaczynają się dzisiaj Igrzyska Olimpijskie w Rio. Czy wie pan coś o tym? Nie, od pani się dowiaduję. Super, czyli na przykład o osobach, które pojechały z naszego regionu, też pan pewnie nic nie wie. Na przykład taki Piotr Kłys, czy miałby szansę na podium w skoku o tyczce? Nie, jestem przejazdem, więc nie o lokalnych sportowcach również mało wiem, w ogóle prawie. Rozpoczęły się dzisiaj Igrzyska Olimpijskie, wie pan coś na ten temat? No coś słyszałem w wiadomościach, nie to, że bardzo śledzę sport, ale słyszałem, tak. Z naszego regionu osoby startujące pan zna? Niestety nie pochodzę z Łomży, więc nie znam za bardzo. Rozpoczynają się dzisiaj Igrzyska, wie pan coś na ten temat? No tak, będziemy oglądać. A czy myśli pan, że Marta Kosakowska ma szansę w biegu przez płotki na jakieś podium? Konkretnie tak Martę Kosakowskiej nie kojarzę, wie pani? Nie. To z tym problem. No właśnie, no nie, to akurat nie. Bardziej na naszych biegaczy, tak, Szota i tak dalej, tak, a ją raczej nie. Dobra. Skąd ona jest? Od nas, tu z Łomży. Poważnie? Kurde, miłe zaskoczenie. Chociaż widziałem na Maj Łomża, chyba widziałem coś, że ona się szykuje. Coś artykuł czytałem o niej. Dobra, idziemy dalej. A na przykład Krzysztof Kocicki w pięcioboju, czy ma szansę na podium? Ja cię kręcę, no to mam nadzieję, że ma. No jeżeli jest od nas, to szczerze życzę mu jak najlepiej, aby było na przykład, no nie wiem, przynajmniej złoto. Czyli będzie pan kibicował? No oczywiście, tak. Niestety znajomość nazwisk naszych lekkoatletów jest słaba. Z naszego regionu zakwalifikowały się 2 osoby. Pani Justyna Korytkowska nie pojedzie ze względu na kontuzję, więc reprezentować nas będzie tylko sędzia Karol Łebkowski. Na szczęście patriotyzm lokalny jest ogromny i nieważne z jakim nazwiskiem i w jakiej dyscyplinie, na pewno wrócimy z medalami. Nie bez powodu znajdujemy się też przy Hance. Pamiętajcie, że najważniejszy jest dystans do siebie.